Witajcie moi drodzy. Dzisiaj całkiem luźny temat po tych trzech tak naprawdę poważniejszych, bo zaczęło się od krótkiego filmu poświęconego moim zmarłym przyjaciołom, znajomym, bliskim bardziej może. Później taki emocjonalny odcinek o nauczycielach i później o lekarzach, też luźniejszy wczorajszy. No, dzisiaj całkiem luźny. Słuchajcie, parę miesięcy temu natknąłem się na artykuł, który rozbawił mnie niepomiernie i bawi mnie cały czas od tej pory. Minęło już przynajmniej z pół roku, kiedy go przeczytałem po raz pierwszy. Znaczy, jedyny, bo to króciutki tekst. Ja go wam przeczytam w całości, bo jest króciutki, a później omówię. Chcę być młodszy legalnie. Emile Ratelband, mówca motywacyjny z Holandii, rozpoczął prawną batalię o to, by oficjalnie uznano, że ma mniej lat niż ma. Panu Ratelbandowi minęło bowiem 69 wiosen, a czuje się młodszy o 20. Ma też ważne argumenty. Gdyby miał 49 lat, mógłby więcej zarabiać, dostać łatwiej kredyt i mieć większe szanse na portalach randkowych. Ma też asa w rękawie. Twierdzi, że skoro legalnie można wybierać sobie płeć, to dlaczego nie można wybrać wieku? Pan Ratelband ma jeszcze jednego asa w rękawie, bo ja później zacząłem szukać w internecie, jeszcze zgłębiać temat i on sobie zrobił badania medyczne, bardzo takie rozległe, wyczerpujące, które no jednoznacznie stwierdzają, że jest fizjologicznie na etapie 45-letniego mężczyzny jakby, czyli nawet o 25 lat praktycznie młodszy niż wskazywałaby jego metryka. Więc zdecydowanie jego żądania są bardziej uzasadnione niż żądania kogoś, na przykład mężczyzny, który posiadając wszelkie atrybuty męskości, czyli nie mając piersia, mając siusiaka, twierdzi, że on jest kobietą, prawda? To musi być uszanowane, bo taka jest jego wola. Tutaj mężczyzna, który czuje się fizjologicznie zdrowy, mało tego, młodszy i wszystkie badania na to wskazują, czyli jest to potwierdzone, no nie może. Nie może dlatego, że wiem, że zostało mu to odmówione. Wystąpił teraz do sądu o anulowanie decyzji magistratu, który nie przychylił się do jego wniosku. To jest dziwne, bo Holandia jest krajem, gdzie przecież przeróżne rzeczy można robić, można dokonywać eutanazji, nawet jeżeli ktoś nie wyraża takiej zgody, bo rodzina za niego może podjąć taką decyzję. No wręcz samobójstwo legalne praktycznie, bo może być, nie być żadnych powodów do eutanazji, a ktoś może powiedzieć, że nie chce mu się żyć i też jakby jego życzenie zostanie spełnione. Gdzieś były wnioski o zalegalizowanie pedofilii. Więc tam tak naprawdę, no oczywiście już nie mówię o aborcji, bo to jest już jakaś tam rutynowo w takich krajach się to przeprowadza. No więc dlaczego nie odmłodzenie oficjalne, legalne, z wszystkimi tego konsekwencjami? Słuchajcie, to pokazuje jedną rzecz. Oczywiście to jest jakby humorystyczne, ale tak naprawdę wpisuje się w nurt tego, co dzieje się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czyli zanegowanie wartości, zanegowanie tradycji judeo-chrześcijańskiej, czyli tej, która stworzyła tak naprawdę cywilizację, którą znamy, cywilizację europejską, później Ameryki Północnej, no, która ewidentnie jakby wygrała w tym wyścigu cywilizacyjnym ze starszymi cywilizacjami hinduskimi czy chińskimi, co świadczy o tym, że po prostu jakby była lepsza, no bo ja wiem, że oczywiście się oburzą ludzie, którzy twierdzą, że nie ma lepszych, gorszych kultur. No moi drodzy, są, po prostu są. Skoro coś wygrywa, to znaczy, że ewolucyjnie jest bardziej odpowiednie dla tego świata. Dopiero wszelkiego rodzaju właśnie dziwne zachowania
naszych współczesnych, czyli właśnie podważanie tych tradycyjnych wartości etosu judeo-chrześcijańskiego. Tak naprawdę dla mnie to chrześcijańskiego, no bo judeo to jest tylko, chodzi o to, że wspólny pień, prawda, Stary Testament i Nowy Testament. Natomiast nasza cywilizacja jest cywilizacją chrześcijańską, a nie judeo-chrześcijańską. Judaizm gdzieś tam w fundamentach jest, ale to jest jednak całkowicie inna bajka. I podważanie tego wszystkiego doprowadza do tego, że małpiozdolne kraje typu Chiny, Korea, jakby duplikując ten model, który my doprowadziliśmy do naprawdę no, fantastycznego poziomu rozwoju, oni to bezdusznie jakby powielają i osiągają fantastyczne efekty ekonomiczne, gospodarcze, bez certolenia się specjalnego z filozofią, która za tym stoi. Więc dlatego oni muszą prędzej czy później ponieść klęskę, bo tak to jest. Pamiętajcie, moi drodzy, że nie ma nic za darmo. My się możemy zachwycać pewnymi rzeczami, możemy się zachwycać łatwo zdobytymi dobrami, osiągniętą pozycją, nie ma nic za darmo. To jest tak, że jeżeli osiągamy sukces zawodowy, najczęściej dzieje się to kosztem rodziny. Jeżeli osiągamy majątek, to często dzieje się to kosztem innych ludzi. Nie zawsze oczywiście, na szczęście, ale często. Ale nigdy w zasadzie nie ma tak, żeby to, lub przynajmniej bardzo rzadko, no, nie wiem, ja pewnie znam, jakbym sięgnął pamięcią, to może kilka takich przypadków znam, ale nie jest ich zbyt wiele. Negacja wartości doprowadza do płynności etyczno-moralnej i tak naprawdę światopoglądowej. A naruszenie fundamentów światopoglądowych sprawia, że świat zaczyna się kołysać po to, żeby wkrótce runąć. I tak naprawdę zaczynamy oglądać początek tych procesów w Europie. To widać po prostu. To widać po Francji. To widać będzie wkrótce po Niemczech, no już tam trochę było, ale będzie zdecydowanie więcej. Mamy szansę na to, żeby u nas było o wiele, wiele spokojniej. Oczywiście nie będzie tak, że będzie całkowicie spokojnie, bo to jednak za blisko jest, ale mamy szansę to wszystko przetrwać i ja jestem akurat, no moi znajomi się często z tego śmiali, bo ja sobie do serca brałem te słowa wieszcza, że Polska Mesjaszem narodów. I zbyt wiele jest takich znaków wskazujących na to, że rzeczywiście my mamy do odegrania jeszcze swoją olbrzymią rolę. Już odegraliśmy, a jeszcze pewnie odegramy. Ja pewnie tego już nie doczekam, ale mam nadzieję, że moje dzieci tak. Chciałbym być świadkiem tego. No pewnie będę świadkiem gdzieś tam z innej rzeczywistości. Mam nadzieję. Będę widział, co się dzieje, jeżeli to równoległe jakby rzeczywistości, no to nie będę wiedział, ale to już wtedy nie będzie miało dla mnie żadnego znaczenia. Moi drodzy, krótko, nie chciałem was tutaj zamęczać. Na zakończenie tylko chciałbym prywatny blog, mogę sobie pozwolić na luz, chciałbym pozdrowić gwiazdkę z nieba. Do usłyszenia, do zobaczenia.